Szczecineccy samorządowcy spotkali się na kolacji wigilijnej w zespole szkół numer 2. Tradycją jest, iż starosta Krzysztof Lis na kilka dni przed Wigilią do wspólnego przełamania się opłatkiem zaprasza wielu gości, wśród których są między innymi przedstawiciele władz samorządowych, posłowie, dyrektorzy wydziałów, spółek, placówek i wszelkich instytucji, pracownicy służb mundurowych, księża oraz lokalni przedsiębiorcy. Organizatorzy zadbali nie tylko o potrawy, ale również o świąteczną atmosferę, zapraszając gości do wspólnego kolędowania po polsku, góralsku i kaszubsku. Starosta złożył wszystkim gościom życzenia i w kilku słowach podziękował za współpracę przy realizowaniu wspólnych inwestycji służących mieszkańcom. Wyraził również wdzięczność za zaangażowanie we wszelkiego rodzaju działalność charytatywną. Starosta wspomniał m.in. o wspólnym, zwieńczonym sukcesem przedsięwzięciu, jakim była budowa hospicjum domowego imienia świętego Franciszka z Asyżu. Do zebranych słowa modlitwy skierował ojciec Arkadiusz Sojka, proboszcz parafii Ducha Świętego. A zaraz potem uczestnicy wigilijnego spotkania podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnej kolacji złożonej z tradycyjnych potraw świątecznych.